Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie, dzisiaj... O kurczę! Wymusił teraz. Jedź stary, jedź! Dzisiaj oczywiście ETS Euro Truck Simulator 2. Jedziemy po nasze zlecenie. Jedziemy po nasze zleconko, za chwilę pokażę w ogóle jeszcze menu, bo tam jest pokazane, który mam poziom, ile przejechałem kilometrów, ile mam pieniędzy i tak dalej. Chociaż nie, pieniądze widzicie, o jest zielony, jest dobra. Się rozpędziłem, przed chwilą gram w GTA, wyobraźcie sobie, i tak się rozpędziłem, że... Myślę, a czerwone światło, co to dla mnie? Tak troszeczkę wiecie, tutaj z tą ciężarówką inaczej to wygląda. Troszkę trzeba wolniej. Weźmy do menu, zobaczcie. 17 poziom, w razie czego, nie żebym się chwalił, ale czasem mi ktoś pyta, więc lepiej od razu pokazać. 17 poziom, 25 tysięcy km przejechane. Ciężaróweczka wygląda w ten oto piękny sposób. Dorzucimy tylko ten sygnalizator u góry. Koguciki. Tak, żeby było zabawniej. Tak, żeby było... Profesjonalnie, oczywiście. Okej. I co? Czekamy. No, zielone. Zaraz zobaczycie, co w ogóle będę wiózł. Coś, co jeszcze nigdy nie wiozłem. Także nie wiem, jak ten ładunek będzie się zachowywał na trasie. Mam nadzieję, że będzie w miarę spokojny i będzie w miarę przyjemnie się prowadziło nasz ciągnik siodłowy. Naszą ciężarówkę. Nie chciałem jakiejś niespodzianki, że nam się tutaj coś wykrzaczy. A zaraz zobaczycie. To jest jakaś masakra. Potężny 24-tonowy ładunek, czyli chyba największy, jaki do tej pory. Najcięższy, największy, jaki wiozłem. Dobra. Okej, i teraz zobaczcie, co tu będzie. Elementy gazociągu, 24 tony. Z Lublina do Białystoku. Białegostoku, także tutaj myślę, że w miarę blisko. 230 km. Mam nadzieję, że będę na tyle skupiony, żeby nie rozwalić ładunku. Ale u mnie to różnie bywa. Ostatnio coraz więcej wypadków powoduje. Może to wynika z tego, że mam wyższy poziom i po prostu więcej pojazdów mi wyjeżdża na drogę. Okej. Dobra, to jedziemy. Zobaczmy może jeszcze, jak to wygląda mniej więcej. Ten rurociąg. Dość spory. Jakiś numer telefonu jest podany. Ciekawe, czy prawdziwy. Ale chyba nie będę sprawdzał. Okej, dobra, to jedziemy. Taki troszeczkę krótszy odcinek wybrałem. Stwierdziłem, że do grania, do nagrywania najlepiej będą się nadawały takie krótsze trasy, czyli powiedzmy coś właśnie w rodzaju 230 km, 250-300 maksimum, i wtedy mogę zrobić tak, że przejadę z dwoma ładunkami. Dwa ładunki, dwie trasy. Ja się przynajmniej nie zmęczę. A co? Dokładnie. W ogóle w samochodzie zmieniłem, no przepraszam, w samochodzie. W pojeździe może inaczej, to już będzie lepiej brzmiało. Zmieniłem naszym wygląd troszeczkę. Dam na ten ekskluzywny, który kosztuje tam 130 tysięcy. Zmieniłem chyba delikatnie tutaj tylko te zasłonki u góry. Z czarnych na białe. Także lepiej się to prezentuje. I nic więcej, nie zmieniałem. Jedyne co, to jeszcze opłaciłem troszeczkę te moje zadłużenie. Także tutaj spłacone są już te moje kredyty. Przynajmniej jeden spłaciłem, chociaż czekajcie, zaraz dla pewności. Ja sobie sprawdzę. Jeszcze ten jeden muszę spłacić. Czyli zostało 210 tysięcy. Ale myślę, że tutaj nie będzie problemu. Myślę, że tutaj jeszcze kwestia kilku dostaw i kilku przesyłek. I będzie ok. Patrzcie, fotoradar dali dosłownie na zakręcie, no proszę, logiczne. Jak? No... Nienawidzę. Nienawidzę tego. Nienawidzę Polski teraz. No goddammit. Czujecie to? Zrobili ograniczenie do 70, a nagle znak chyba 50 i fotoradar. Mamy was. Takie ewidentne zarabianie na kierowcach. Zwolniłem do 70 i wyobraźcie sobie, nagle patrzę... Zwolnienie do 50, fotoradar, koniec. Dziękujemy,
parę tysięcy nie twoje. God damn it, masakra. Złośliwcy. I to jeszcze na takiej drodze. No co z tego, że tam jest zakręt? Najwyżej mi się wywalił i tyle. Dobra. Białystok. Co, to będzie przejazd kolejowy? No kurczę. Teraz zobaczymy. Nienawidzę tych przejazdów. Nigdy nie wiem, czy w danym momencie coś mi nie przejedzie, jakiś pociąg. Dobra. Okej, jedziemy dalej. Ograniczenie do 70 niby. Pewnie metr przed fotoradarem postawimy znak do 50. I później okaże się, że i tak dostanę mandat. Takie rzeczy. Okej, 153 tysiące już mamy. Jeden z moich kierowców. Jedyny mój kierowca dodatkowy. Przejechał jakąś trasę. Zaczął zarabiać jakieś konkretne sumy. Co bardzo mi się podoba. Słońce nas oślepia. Ja muszę trochę pojeździć tutaj w Eurotrucku i zająć się tym kredytem, spłacić ten kredyt, wziąć ten kredyt 1 600 000, kupić fajną ciężarówkę i oczywiście nową ciężaróweczkę przeznaczyć bezpośrednio pod mojego jakiegoś nowego kierowcę. Oczywiście zrobimy, odpicujemy tą ciężarówkę, nie chcę robić najtańszej, chociaż nie wiem, czy to nie jest... Z jednej strony, kurczę, właśnie, dajcie mi znać w komentarzach, jak uważacie, czy kupować ciężarówkę, streamingować ją tak, jakby mi się podobała, zrobić ją taką odpicowaną i przeznaczyć dla kierowcy, czy jednak pomyśleć w kwestii ekonomii, czyli zrobić najtaniej jak można, okroić tą ciężarówkę jak się tylko da i zatrudnić po prostu kierowcę. To jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie. Czy zaoszczędzić na ciężarówce, czy nie? Bo taka ciężaróweczka może kosztować powyżej miliona, grubo powyżej miliona, ale zarówno może też kosztować tak naprawdę jakieś tam chyba 700 tysięcy, czy tam 600, może by się udało, coś w tych okolicach. Także myślę, że wtedy bym miał dwie ciężarówki albo i trzy, a tak będę miał jedną odpicowaną. Tak na logikę lepiej jest oczywiście wziąć okrojoną ciężarówkę, tylko nie wiem, czy ma to jakiś wpływ na kierowców, bo jeżeli miałbym mieć jakiegoś znacznie lepszego kierowcę, to tak naprawdę taka ciężarówka, koszt takiej ciężarówki mi się zwróci po jakimś czasie, mając kierowcę, który jest bardziej ogarnięty. No nie wiem, ciężko powiedzieć, muszę na tym się zastanowić, zanim podejmę decyzję, pewnie trochę czasu minie. Okay. Się teraz rozejrzałem, jakbym na środku, słuchajcie. Bardzo inteligentne. Bardzo mądre. Ja powoli delikatnie tuninguję, będę tuningował ten pojazd, tą ciężarówkę moją. Ten mój ciągnik siodłowy, jak to niektórzy mnie poprawiają cały czas. Pod kątem oczywiście tych rzeczy, które będą mi tutaj dochodziły, czyli jakieś tam kwestie wyglądu. Gdzieś tam jakiś nowy lakier może położę za jakiś czas, być może gdzieś tam dorzucę lepszego jakiś lepszy grill na przód, nie wiem, zobaczymy. Bo tak rozglądałem się ostatnio właśnie po dealerach ciężarówek i okazało się, że faktycznie te Volvo jest najmocniejsze i nie wiem, czy jest sens po prostu inwestować w zupełnie jakiś inny sprzęt, czy jest sens inwestować w inną ciężarówkę. Bo tam akurat na tym moim poziomie aktualnym niestety, ale na przykład moc silnika tam była gdzieś w okolicach 520 koni mechanicznych maksimum, co jest naprawdę dość śmieszne, bo tutaj w tej ciężarówce mam teraz 750 koni, więc no jest znacznie wygodniej, szybciej przyspieszam, szybciej lepszą prędkość mogę rozwinąć i tak dalej, jest dla mnie wygodniej. Także tutaj bez dwóch zdań na pewno będę siedział wokół Volvo. Ewentualnie zawsze mogę zmienić model na F chyba 16.
jakoś tak się nazywało. Tylko z kolei model F-16 nie jest tak ładnie wykończony w środku jak właśnie ten, którym teraz jadę. I no właśnie. Jedyne co mi pozostaje to chyba jeszcze tylko jakieś mody, które urozmaicą troszeczkę wygląd wnętrza tej ciężarówki. I to jest chyba jedyna najlepsza możliwość, bo nie widzę sensu pchać się w inne ciągniki, które najzwyklej po prostu będą zbyt wolne. Nawet po tuningu. Okej, czekajcie, gdzie jadę? Prosto jadę, tak? Dobra. No i przejazd. O, szlaban się zamknął. Gdzieś musi poczekać. Pociąg musi przejechać. Na szczęście te pociągi są dość krótkie, więc tu nie ma problemu. Dobra. Żeby tylko nie rozwalił ładunku. Czasami się zdarza, gdzieś wjadę w jakiś pojazd. Gdzieś poza nagraniem właśnie też przemierzałem trasę i wyobraźcie sobie, był taki motyw, że to była polna taka droga, można powiedzieć. Zwykła jakaś taka dróżka. I chyba nawet nie było pasów tak naprawdę. Ale była prosta. Co więcej, odległość między pojazdami była na tyle fajna, że właściwie wyprzedzam. No, rozpędziłem się do 140, wyprzedzam jeden, drugi, trzeci pojazd. Naprawdę świetna sprawa. Prawie jak rajd. Prawie jak rajdowiec się czułem, także. No troszeczkę wiadomo, tutaj jeżeli chodzi o kwestie rajdystyki, raczej nikt by, żaden kierowca nie pokusił się, żeby rozpędzać się do 140. Oczywiście jedna rzecz by nie dał rady, bo nie ma takiej możliwości, ale raczej nikt by nie ryzykował ładunku wartego ileś tam tysięcy czy milionów, chociaż miliony może raczej nie, ale kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy zawsze ładunek jest, może być wart, także raczej nikt by nie ryzykował. Ja takie dziwne akcje czasami mam. Niestety. Niestety. Dzięki temu przynajmniej szybciej dotrę do celu. Szybciej dostarczę ten ładunek, także o tyle dobrze. O, proszę bardzo, już się zbliżamy powoli. O! 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 Się zapatrzyłem tutaj na telefon, myślałem, że coś do mnie przyszło teraz. Gdzieś tu kątem oka zajrzałem, gdzie nie powinienem. O, dwa uszkodzenia, proszę bardzo, 2% uszkodzeń. Tak zawsze jest, słuchajcie. Coś powiem i później to się dzieje. Czyli tak, przed chwilą mówiłem, że nie uszkodzę po prostu ładunku i nagle ło. Musi być zderzenie, oczywiście, że tak. No nie da się inaczej. Białystok odkryto. Jak nie wiedzieliście, że istnieje Białystok, Białystok to Paweł odkrył. Wow. Czekajcie, zaraz gdzieś musimy zaparkować. Pewnie jeszcze karę zapłacę, kilka tysięcy za zniszczenie ładunku. Chociaż nie wiem, jak można zniszczyć taką rurę wielką. Chyba, że chodzi o naczepę, nie wiem. Pewnie dlatego, że naczepę zniszczę, no bo ładunek nie zniszczy przecież. To jest kawał różyska, także hello. Ok, jesteśmy na miejscu. Ok, słuchajcie, tak zastanawiam się właśnie, co tutaj wybrać. Patrząc czasowo, no to myślę, że wybierzemy sobie tutaj to, czyli żelazne rury. Bo nie chcę tutaj jechać nie wiadomo jak długo. Chciałbym dojechać na miejsce w odpowiednim czasie. Zmieścić się jakoś czasowo. Dobrze, ciężarówka przynajmniej jest uszkodzona. W ogóle muszę odkryć tak naprawdę jeszcze dwóch dealerów. Iveco i Mana. Te dwie ciężaróweczki muszę jeszcze odkryć. Bo na razie nie mogę ich kupować. Nie odkryłem odpowiednich dealerów. Nie wiem, gdzie są salony. Będę musiał w internecie poszukać jakieś mapy, gdzie się kryją te salony. I najprawdopodobniej po prostu pojechać tam, odkryć tego dealera. Zobaczyć, jak tam się kształtują cenowo te ciężaróweczki. I oczywiście odpowiednią wybrać.
Być może. Kto wie, zobaczymy. Dla naszego nowego kierowcy. Dobra, gdzie jest moja naczepa? Tu jest. Tuż się ukryła, tutaj się ukryła. Masakra, tu ciemno jest teraz. Ja nie widzę, gdzie tył, a gdzie przód. Okej. Chyba dobrze jadę. O, mogę ten wyjechać, jak super. No czekaj, się mogę włączyć? O! Tada! Mogę włączyć. A, czekajcie, jeszcze nie włączyłem tych swoich światełek. Czemu nic nie mówicie? Czekajcie, muszę włączyć światełka dodatkowe. O, proszę bardzo, światełka dołączone. No i ewentualnie mogę jeszcze to włączyć, no ale nie wiem, czy to jest konieczne akurat. Strasznie to miga wszędzie. Przeszkadza, a ładunek nie jest aż taki ciężki, aż taki duży, także myślę, że nie będziemy na razie tego włączać. Dobra, czysto. Droga wolna. Jak tam kilometrowo? 800 km do pokonania i 533 km jeszcze zajadę na tym paliwie, co mam. Tylko z drugiej strony będę miał przeprawę morską. Więc myślę, że tutaj kwestia wypoczynku, kwestia paliwa, czasu potrzebnego, żeby tam dojechać, jest zredukowana do troszkę mniejszej odległości. Tyle co widziałem, było 400 z hakiem, chyba 430, także spokojnie mogę pojechać bez tankowania nawet. I chyba tak zrobię, nie będę ryzykował, znaczy w sensie zaryzykuję. Nie będę ryzykował, że tutaj czasowo gdzieś tu wydłużymy niepotrzebnie, skoro mogę dojechać bez potrzeby tankowania, zatrzymywania się. Tylko teraz znowu się rozgadałeś, a tu są jakieś zakręty, serpentyny widać, delikatne. I znowu gdzieś wjadę. Będzie nieciekawie, kolejny ładunek będzie uszkodzony. Nie wiem, czy w ogóle słyszeliście. Oczywiście wiadomo, śnieg spadł, tak? To wszyscy wiedzą. Paweł odnośnie pogody teraz znowu. Ale co się dzieje w Stanach? W Ameryce? Ile tam śniegu spadło? Ja tam nie są przyzwyczajeni do tego, żeby aż tak bardzo sypało, żeby sypało i aż tak dużo. Stąd też takie śmieszne akcje, że szkoły zamykają i tak dalej. Ludzie do pracy nie idą, bo śnieg nasypał. Tak się zastanawiam, kurczę, przecież gdzieś tam żyją ludzie, gdzie jest bardzo zimno, tak, jakaś Syberia, nie Syberia. Gdzie wiem, że gdzieś tam czytam, nie czytam, oglądałem gdzieś tu, nie w książce, tylko w jakimś filmie było, dokumentalnym. Właśnie, że tak naprawdę gdzieś tam w okolicy Syberii to ludzie nie mają lodówek nawet, tylko mają takie drewniane jakby szafy. W tych szafach trzymają jedzenie, ryby i tak dalej. I to wszystko oczywiście zamrożone. Tak, w zwykłej szafie. O, dojeżdżamy do Olsztyna. Także pozdrowienia dla wszystkich z Olsztyna. Mam nadzieję, że tutaj się nie rozkraczę tą ciężarową. Czekajcie. O, w lewo Olsztyn, w prawo Olsztyn, super. No jedź, bo muszę się złamać. Ja mogę pomachać, żeby pojechał? Co za łeb. To jest chore. Ja wiem, że mam pierwszeństwo, ale no jak go puszczam, no to go puszczam, nie? To jest taki minus tej gry, że pomimo tego, że mu coś tam zaświecę, czy pokażę ręką, no to nic nie daje. To jest tylko gra. Zero-jedynkowo. Czyli jeżeli mam pierwszeństwo, to po prostu mam to pierwszeństwo i koniec. Chyba jakieś roboty drogowe będą, co? Bo tam widzę, coś się świeci. I chyba na czerwono nawet. Ta, niestety. Niestety, roboty drogowe. Dajcie mi zielone. Super.
No nie pojadę, bo nie wiem, czy coś nie nadjedzie z naprzeciwka. Nie mam takiej pewności nigdy. Więc nie ma co ryzykować. Ale rozkrakszone. Rozkopane. Dobra, kierunek Olsztyn. Takie zakręty jak teraz mieliśmy, znaczy takie skrzyżowania, chyba są najgorsze jakie mogą być tak naprawdę, bo widoczność z prawej strony jest niestety bardzo ograniczona. Także jak odpowiednio się nie ustawimy, to kompletnie nic nie widać. Tak naprawdę na czujkę muszę pojechać. Dobrze, przynajmniej jest noc. W nocy troszkę mniej widać, ale przynajmniej widać nadjeżdżające samochody, bo wtedy są gdzieś te światła jednak widoczne z daleka, że coś jedzie, coś się zbliża. Także o tyle dobrze. W innym wypadku to już byłoby bardzo ryzykownie. Tak. Patrzę teraz na mapę, na GPS-a, czy tak realnie jestem w stanie pokonać taki zakręt z taką prędkością. To jest właśnie minus, że kompletnie nie widać co jest przede mną. Jest to dość ograniczone. I wtedy nie pomaga mi GPS, nawigacja. I po tym rozpoznaję, czy w ogóle będę w stanie pokonać zakręt. Tak jak się okazuje, że jest zbyt mocny, to już zwalniam, bo zanim go zobaczę, to może być za późno. Także gdzieś tam trzeba się ograniczyć. No. Ile tą ciężarówką przejechałem? 20 i pół tysiąca. 20 600 km już. Ciekawe, do ilu będzie liczyło. Tam na dole po prawej stronie, po lewej, przepraszam, obok prędkościomierza, właśnie jest napisane elegancko. Tak się cały czas tutaj nabijają te kilometry. Licznik bije, że tak powiem. Czy zdążę go wyprzedzić? Zaryzykuję? Tak! Paweł, nie dasz rady, dasz radę. Oczywiście jeszcze jest przejazd kolejowy, a ty teraz wyprzedzasz, stary, no super. Jeszcze pociąg jedzie, a ty teraz wyprzedzasz, no super, nie no, gratulacje. Dlatego nienawidzę w nocy jechać. Muszę się rozpędzić. Mała włosa mnie wyhamował. Zawsze zapominam, że to nie jest osobówka. Że to nie hamuje w ciągu tam, nie wiem, 5 metrów maksimum. Tam dwóch, czy tam trzech. Że to potrzebuje jednak kawał drugi do wyhamowania. Dobra, w tym ograniczeniu do 50 fotoradar. Hamuj, 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 hamuj. Nie chcę już płacić. Nie chcę już płacić mandatów. Dobra, zobaczmy, gdzie ten fotoradar stoi. Jak go wyprzedzimy, jak go wymieniemy, to możemy troszeczkę przyspieszyć. Z górki, tak? Okej, minąłem go. I znowu, patrzcie, nie dostałem mandatu. Okej, 70. Jezu, ale tu ciemno jest, masakra. Jadę sam, nikogo nie ma, to mogę poświecić. Zwierzęta przepłoszę przynajmniej. Żeby mi nie wjeżdżały. Jakiś ciemny las. Patrzcie, jest pierwsza w nocy, a wszystkie domy się świecą, nie? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że wszystkie domki są zapalone. Wszędzie są światła pozapalane. Fajnie to wygląda, ale to nie jest normalne.
Kto normalny siedzi w nocy o pierwszej? Dobra, pewnie dużo osób, ale nie wszyscy. Zwykle większość ludzi śpi. Co tam u góry jedzie? I samochodzik? Czy mi się wydaje? No, jakieś autko. Jakieś auteło jedzie. Jakoś, nie, pociąg, nie, auto. Jakaś droga jest, która nie jest na mapie u mnie. Nie no, piękna trasa. Takie trasy lubię najbardziej. Wąska, dzięki czemu tutaj nie ma żadnych problemów. I prosta. Dzięki czemu można się rozpędzić. No, oprócz takich zakrętów, gdzie jednak trzeba troszkę dohamować. W ogóle tak się zastanawiam, czy nie zainstalować sobie takiego moda na śnieg, tylko że wiem, że to się wiąże, oprócz tego, że będzie ładnie wyglądało, to oczywiście wiąże się też z pewnymi problemami, mianowicie z tym, że pojazdy się ślizgają. Noc, wyłączone światła, to lubię najbardziej, nie zdążę. Okej. Przydały się jeszcze modyfikacje tutaj na te pulpity, na te ekraniki. Coś innego, żeby się wyświetlało. Jakieś teledyski, żeby leciały. O, jakiś teledysk. O, zielone mam. Czemu nic nie mówicie? Ja pierdzielę. Jak sobie stoję. Jak tam czasowo stoimy? Za 4 godziny, 4,5 godziny muszę mieć odpoczynek. Teoretycznie mogę gdzieś tam przerwę sobie zrobić faktycznie. Bo zdążę dojechać z ładunkiem na czas. Wiecie co, chyba sobie jednak zatankuję niedługo. Jeszcze tylko znajdę stację. Bo ta trasa się ciągnie i ciągnie. A nie, czekajcie, już się nie ciągnie chyba. Chociaż nie, czekajcie, nie, tak. Ja myślałem, że tutaj tam jest zjazd na kolej i że pociągiem sobie pojedziemy. Ale to chyba jednak nie jest to. To jeszcze nie jest to. O, Gdańsk, proszę bardzo. Czyli zbliżamy się powoli do portu. A więc niedługo będzie czekał nas ten załadunek na prom. Straszny ten zakręt jest. Masakryczny. Okej. Druga w nocy. Przynajmniej pusto na drodze. W miarę pusto. Teraz słuchajcie, nie mogę znaleźć w ogóle stacji. Ciekawe, gdzie jakaś stacja będzie, żeby zatankować. 530 km do przejechania, 250 mogę jeszcze przejechać. Mniej więcej. Chociaż przeprawa promem pewnie gdzieś tam nam się skróci. Skróci nam tą trasę. Więc może udałoby się bez tego tankowania, ale zobaczymy. Nie będę ryzykować raczej już teraz. Że tak powiem, nóż na gardle mam. Ale z drugiej strony, wiecie, ciężarówka nie ma tyle paliwa, nie jest tak obciążona, szybciej przyspiesza. Tylko żeby nie zgasła, to najważniejsze.
Czekaj, to jest chyba po lewej stronie, to jest taka lipa. Jeszcze musiałem zawracać, nawracać bez sensu. Nie będę tutaj nawrotki robił. Pojedziemy dalej. Musiał się zgiąć, skręcić w lewo, później znowu zawrócić bez sensu. Pojedziemy po prostu prosto. Gdzieś na po drodze pewnie też będzie jeszcze jakaś stacja. Musi być, nie ma innego wyjścia. Gdańsk i Polska, oczywiście remont dróg, ruch wahadłowy znowu, tak? Nieograniczenie do 30, ale nie wiadomo dlaczego. Bez sensu. Tu mogę przejechać przecież 130, a nie 30. No oczywiście, że tak. Kierunek Gdańsk. Teraz mam bliżej, dalej. Najważniejsze, że prosto, że mamy pierwszeństwo. O Jezus Maria, hamuj, 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 70, 70, 70. Dziękuję. 62 może być. Tam. Dobra, dam sobie do 69. Fotoradar przed nami. Jadę 69. Dziękuję. Okej, możemy przyspieszyć. Zaoszczędzimy parę tysięcy. Haha. Podejrzewam, że mandat byłby spory, gdyby mnie przełapali na przekroczeniu prędkości. I to takim sporym. Teraz w obecnych przepisach jest chyba tak, że po prostu się traci prawo jazdy. Zatrzymali by mi prawo jazdy i tyle. Gdyby mnie zatrzymali. No jako, że tutaj byłby fotoradar, to pewnie byłoby wyzwanie. Byłoby nieciekawie, mówiąc wprost. Okej, ile tam jeszcze zostało? Coraz mniej paliwa. Muszę teraz zwolnić, te zakręty są masakryczne. Już powoli świta. Chyba jednak będę musiał zatankować, bo już jadę na oparach. Niemalże. A chyba wjeżdżamy na autostradę, tak, na A1. A tam prędzej czy później po drodze natrafimy na taką jakąś stację. Kręć, 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 hamuj, 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 hamuj. To jest zakręt. Dobra. Się rozpędziłem. Zapomniałem, że mam skręcić. A takie zakręty są najgorsze, słuchajcie. No to jest masakra po prostu, takie wąskie to przejście. Taki wąski zjazd. Okej. Dobra, 123 km przejadę. Zostało 400, oczywiście włącznie z tymi kilometrami, które muszę przepłynąć. Także nie jest najgorzej. Fotoradar? Nie, nie fotoradar. Myślę, że to znak fotoradaru. A to jednak coś innego. No. Zaczynam się obawiać, że nie dojadę. Zasięg 100 km, a to jest praktycznie pikuś, żeby pokonać 100 km. Właściwie 100 sekund zostało.
Za 100 sekund mi... Niecałe 100 sekund. O, dobra, powiedzmy, że za 100. Wyłączy się silnik po prostu, nie będzie paliwa. Było trzeba tankować, Paweł, było trzeba tankować. Póki była możliwość. Się rozpędzę i będę jechał, wyłączę silnik, będę jechał bez... bez silnika, no bo nie ma sensu chyba. Dobra, muszę zmienić pas. Okej. Rondo. O kurczę. Zaraz będzie Lipton. Jedziemy na prom. O kurde, ale nie zdążę chyba zatankować. Ja nie wiem, czy ja dojadę. Przed promem się zatrzymam chyba. Słuchajcie, masakra. Tuż przed promem się zatrzymam i chyba będę bez paliwa. Jedź tam, gdzie jedziesz? Kręć, kręć, kręć. Oh my god, 68 km zasięgu, 33 litry paliwa. Może być nieciekawie. I to nawet bardzo. To jest w pobliżu prom. Ale nie ma opcji, żebym przejechał tak daleko. Tak przepłynę, chyba że na promie będę mógł uzupełnić paliwo, ale to wątpię. Aż tak dobrze nie jest. Najważniejsze, na prom się dostanę. Za granicą będę musiał zapłacić za holowanie. Okej, zobaczmy, gdzie ja w ogóle muszę dopłynąć. Jesteśmy tutaj. A ja muszę dostać się tutaj. To może nawet dojadę, zobaczymy. Aby się udało, trzymajcie kciuki. Jak zwolnię na czepę, to będę mógł w razie czego... Zwiększy mi się zasięg tak naprawdę. Okej, wsiadamy. Gdzie? W prawo? W lewo? Prosto w drzewo. Ciekawe, czy dojadę. 16 km do pokonania mam. Zasięg 60, a 16 mam do przejechania, więc myślę, że na styk, ludzie, słuchajcie, na styk. Dostarczę ładunek i najzwyklej zwiększy mi się zasięg. Pierwsze co, to będę musiał od razu pojechać zatankować. Bo jeżeli wezmę jakąkolwiek inną naczepę, jakieś zlecenie, nawet najlżejszą, to obawiam się, że niestety ten zasięg będzie zbyt krótki, aby gdziekolwiek dojechać i zatankować. God damn it. Dobra. Najważniejsze, że dojadę na miejsce. Jakie ładne widoki. Zupełnie inna nawierzchnia. Jak ładnie, co nie? Czyż nie? Czyż tak? O rany, na oparach dosłownie, 25 litrów, 24 litry. Mogłeś zatankować, Paweł, mogłeś zatankować. Co będzie to kosztowało? Ile? Minutę? Minutę byś tankował. Ale o co? Przecież dojedziesz, nie? Dobra. No jajajajaj, masakra.
Już muszę uważać na przyszłość. Nie będę tak robić, absolutnie. Wolę jednak zatankować. Następnym razem. Tutaj? Nie, tutaj. Tutaj, gdzieś w lewo. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu, dojechałem, na szczęście jadę szybko zaraz zatankować i ruszam dalej. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa pa!